Znaczy, temat będzie taki, że Jeszua nie jest równy Ojcu, nie tylko wtedy, kiedy był na ziemi, mówił, że Ojciec większy ode mnie, ale również po zmartwychwstaniu, po wniebowstąpieniu. Według Biblii nie był równy Ojcu i tak został przedstawiony przez na kartach Berit Hadasza, czyli tak zwanego Nowego Testamentu. No właśnie, będę mówił o tym, co po wniebowstąpieniu Mesjasza, ale na razie tytułem takiego wstępu cofnijmy się jakieś 1500 lat wcześniej. Mianowicie Mojżesz, czyli Mosze, wypowiedział pewne znamienne słowa, które znajdziemy w Księdze Piątej Mojżeszowej, w Księdze Powtórzonego Prawa inaczej. Szósty rozdział, będę od czwartego wersetu czytał. Przepraszam, jeszcze raz możesz powtórzyć? Piąta Mojżeszowa, szósty rozdział od wersetu czwartego. Ja będę akurat czytał z pierwszego wydania przekładu Nowego Świata. Słuchaj, Izraelu. Jehowa nasz Bóg to jeden Jehowa, a ty masz miłować Jehowę twego Boga całym swym sercem, całą swą duszą, całą swą siłą życiową. I te słowa, które ci dzisiaj nakazuję, mają być w twoim sercu. Wpajaj je synom, mów przy każdej okazji. No właśnie. Do dzisiaj w judaizmie najważniejsze wyznanie wiary brzmi tak: Szema Izrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. No, tu niestety imię Boże zostało zastąpione Adonai, no ale to już jest inny temat. Słuchaj, Izraelu, Pan albo Jahwe, nasz jest naszym Bogiem, Adonai Echad, Echad, czyli jeden, jedyny. I trzeba powiedzieć, że taki obraz Boga istniał przez kilkanaście stuleci. Izraelici, można powiedzieć, utworzyli różne frakcje judaizmu, różne odłamy, które między sobą różniły się, ścierały, ale wszyscy się zgadzali do tego, że Bóg jest jeden. Nie jeden w trzech osobach, tylko po prostu jeden. Nikt nie nauczał o Trójcy. I prawdę mówiąc, jeżeli nawet zobaczymy materiały wydane przez Kościół katolicki albo też przez inne kościoły trynitarne, przeczytamy w większości z nich, że w Starym Testamencie nigdzie nie ma mowy o Trójcy. To nawet najbardziej gorliwi zwolennicy Trójcy przyznają, że jest to nauka obca Staremu Testamentowi. Tłumaczą natomiast, że Nowy Testament to już co innego. Nowy Testament zaznajomił swoich czytelników, chrześcijan, z nauką o Trójcy, z prawdą o Trójcy, jak twierdzą. Ale czy rzeczywiście tak było? Jeszua, kiedy nauczał na ziemi, tłumaczył ludziom wiele rzeczy, wiele prawd Bożych, których nie znali albo też znali, ale lekceważyli. Natomiast nigdy nie powiedział czegokolwiek, co by mogło świadczyć, że Bóg jest jeden w trzech osobach. Nie, takich rzeczy nie mówił. Jana, 14 rozdział, zobaczmy Ewangelię Jana. Rozdział 14, werset 28. Mówi tak: słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę i znowu przyjdę do was. Gdybyście mnie miłowali, radowalibyście się, że idę do Ojca, gdyż Ojciec jest większy niż ja. Zobaczmy, Syn Boży nie powiedział, że Ojciec jest równy mnie, że obaj jesteśmy jednym Bogiem w trzech osobach, tylko Ojciec większy ode mnie. Mało to, w tej samej Ewangelii Jana, cofnijmy kilka kartek,
9 rozdział, werset 42. 9:42. Tu nie ma 9:42, to ja coś źle przeczytałem. O, to coś musiałem pomylić. A, to miał pewnie 8:42. Jezus rzekł do nich, gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, bo ja jestem od Boga, wyszedłem i tu jestem. Wcale też nie przyszedłem z własnej inicjatywy, lecz On mnie posłał. Zobaczmy zwrot, On mnie posłał. Czy można posłać kogoś równorzędnego? Zwykle w języku polskim przyjęło się, że posłać ktoś wyższy rangą może niższego. Na przykład kierownik może mnie gdzieś posłać, ale ja kierownika posłać nie mogę. Nie mogę też posłać nigdzie pracownika, który jest tej samej rangi. Mogę go poprosić, zaproponować, ale posłać mogę jedynie kogoś, kto jest, podlega mnie. Podobnie zresztą Jeszua powiedział, no też akurat 16, też Ewangelia Jana, 16 rozdział. Przeczytam werset 7, 8 i 13. Ja zaś mówię wam prawdę, odchodzę dla waszego pożytku, bo jeśli nie odejdę, wspomożyciel na pewno do was nie przyjdzie. Ale jeśli pójdę, to poślę go do was. Z kontekstu dowiemy się, że tym wspomożycielem, większość przekładów błędnie podaje pocieszycielem, ale tam jest słowo parakletos, które znaczy wspomożyciel, Duch Święty, on ma zostać posłany. A więc znowu posłany przez kogoś wyższego. A Jeszua powiedział, ja go poślę, prawda, o sobie. Czyli Bóg, Jahwe, posyła Syna, a Syn posyła Ducha Świętego. Więc oni nie są równi. Poza tym werset 13, no tak, werset 13 nam mówi, kiedy jednak ten przybędzie, Duch Prawdy wprowadzi was w całą prawdę. Pierwsza rzecz, że tu jest mowa o Duchu Świętym, który miał być posłany, ale też Duch Święty miał wprowadzić we wszelką prawdę. Zobaczmy, gdyby rzeczywiście Bóg był Trójcą, tak jak chcą tego wyznawcy bardzo wielu kościołów, to Duch Święty powinien to w sposób jawny, oczywisty, bezdyskusyjny wyjawić. No, ale nigdzie, zupełnie nigdzie na kartach Nowego Testamentu nie mamy żadnej definicji Trójcy, czy też żadnego, powiedzmy, stwierdzenia, które by cokolwiek sugerowało, że Bóg jest jeden w trzech osobach. Co zresztą mówi Nowy Testament, to za chwilę, znaczy mówiąc inaczej, no bo Ewangelia Jana też Nowy Testament, ale co jest napisane o Synu Bożym, który już zmartwychwstał i poszedł do nieba, o tym powiemy za chwilę. Ale chcę najpierw przeczytać werset, który dla mnie jest taki najbardziej przekonywujący, uderzający wręcz. Zobaczmy Ewangelię Mateusza, 26 rozdział. A werset 59 i następne. No właśnie, tytułem wprowadzenia Jeszua został już pojmany. Działo się to na kilka godzin przed męczeńską śmiercią. I co czytamy? 59 werset. Tymczasem naczelni kapłani i cały Sanhedryn szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, żeby go uśmiercić.
Wystarczyło im nawet fałszywe świadectwo. Ale żadnego nie znaleźli, chociaż wystąpiło wielu fałszywych świadków. No ciekawa rzecz, gdyby Syn Boży mówił, że Bóg jest jeden w trzech osobach, byliby świadkowie na to. Ale tacy nie zostali znalezieni. Natomiast zobaczmy teraz w związku z tym Jana 19:7, bo pewien świadek był znaleziony faktycznie, tylko czy on mówił, że Jezus uważał się za Boga? Jana 19:7. A, tu sobie akurat przeczytam z Biblii Warszawskiej. Jest trochę lepiej oddane. Jana 19:7. Dobrze. Może tak, omówię kontekst. Pierwszy werset mówi, że Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. Później żołnierze naśmiewali się z niego, szydzili, upletli mu koronę, ale nie koronę ze złota, a ścierni. A czwarty werset mówi tak. Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im: oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduję. Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym i rzekł im Piłat: oto człowiek. A gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, krzyczeli głośno: ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Rzekł do nich Piłat: weźcie go wy i ukrzyżujcie. Ja bowiem winy w nim nie widzę. I zobaczmy. Odpowiedzieli mu Żydzi: my mamy zakon, a według zakonu winien umrzeć, bo się czynił Synem Bożym. Nie jest napisane wrogowie, prawda? Gdyby chociaż raz Jezus powiedział, Jeszua powiedział: jestem Bogiem, jestem równy Ojcu, to przecież to byłby ten decydujący zarzut. Ale nawet ludzie źli, złośliwi, negatywnie nastawieni, przyznali jedynie, że się czynił Synem Bożym. Nie Bogiem, a Synem Bożym. Często właśnie w takich sprawach świadectwo wrogów jest lepsze niż świadectwo przyjaciół, bo wrogowie chcieli wyciągnąć tutaj najgorszy zarzut. Tak jak prokurator w czasie sprawy sądowej nie mówi, że oskarżony, powiedzmy, nie wiem, chodzi w poplamionej koszuli albo chrapie w nocy, tylko przedstawia dowody zbrodni. Dowody, za które oskarżony powinien pójść do więzienia albo skazany być na śmierć, jeśli prawo w danym kraju przedstawia te dowody. A to czynił siebie Synem Bożym. Ani słowa, że Jeszua nauczał o Trójcy. Ani słowa o tym, że uważał siebie za równego Bogu. Czyli tak, z tych słów i z wielu innych wynika, że Jeszua mówił, że jest Synem Bożym, nigdy, że Bogiem. Tak więc Jeszua nie nauczał o Trójcy. Dlaczego nie nauczał? Jeśli prawdą by było, że Bóg jest jeden w trzech osobach, to przecież powinien to być główny temat nauczania Syna Bożego. Główny temat. A tymczasem tak nie było. Czyli Jeszua nie wierzył w Trójcę i nic takiego nie nauczał, bo po prostu była to doktryna fałszywa, która w chrześcijaństwie się pojawiła dopiero kilkadziesiąt ponad, zaczęła, powiedzmy, pojawiać się jakieś 100 lat po nim, a w pełni rozkwitła, to bodajże był Sobór Nicejski, jak dobrze pamiętam, IV wiek. No dobrze, ale teraz tak.
Czy wobec tego pierwsi chrześcijanie nauczali, że bo tak, może cofnę się trochę. Wielu wyznawców Trójcy twierdzi, no tak, Jeszua nie uważał się za Boga. Mówił, że Ojciec większy ode mnie, dlatego że w czasie, kiedy był na ziemi, on niejako uniżył się do postaci ludzkiej, a po zmartwychwstaniu, po wniebowstąpieniu, znowu otrzymał postać Boga, Boga w Trójcy Jednego, czyli był równy Ojcu, równy Duchowi Świętemu. I teraz, czy w ten sposób nauczają księgi napisane po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jeszui, a więc Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie i ostatnia księga Biblii, czyli Objawienie, które apostoł Jan otrzymał bezpośrednio od Boga, właśnie poprzez Jeszuę. Zobaczmy, czego nauczali. Jeszua nakazał oczywiście czekać na wylanie Ducha Świętego. Pierwsi chrześcijanie wyszli nauczać innych, najpierw swoich współrodaków narodowości żydowskiej w Jerozolimie, potem poza Jerozolimą, aż nauka o Synu Bożym zaczęła być rozgłaszana wśród innych okolicznych narodów. I może zobaczmy, chociażby Dzieje Apostolskie, czy uczyli o równości Boga i Jezusa. Drugi rozdział, werset 36. Można powiedzieć, że było to pierwsze kazanie, czy też pierwsze przemówienie chrześcijańskie wygłoszone przez ucznia Jeszui po wylaniu Ducha Świętego. Przemawia Kefa, czyli popularnie znany jako apostoł Piotr, i mówi nam takie słowa. Nie będę tu oczywiście całości czytał, ale swoje wywody wskazujące, że Jeszua jest tym obiecanym Mesjaszem, Jeszua, który niewiele wcześniej został zabity, zmartwychwstał i został zabrany do nieba. Piotr powiedział tak, 36 werset. Dlatego niech cały dom Izraela wie na pewno, że Bóg uczynił go zarówno Panem, jak i Chrystusem. Tego Jezusa, którego wyście zawiesili na palu, albo na krzyżu w innych przykładach. Zobaczmy, Bóg uczynił Jezusa Panem, jak i Chrystusem. Czyli Jeszua nie powrócił do Bożej postaci, a raczej Bóg go wywyższył i to sam Pan Bóg uczynił go Panem i Chrystusem. Tak nauczał Piotr. Piotr nie nauczał więc o Trójcy Świętej. Mamy siódmy rozdział Dziejów Apostolskich. Tu się dowiadujemy o pewnym człowieku wierzącym, który miał na imię, jeżeli weźmiemy tekst grecki, Stefanos. Większość przekładów mówi Szczepan, oddaje to imię na polskie Szczepan. Nie wiem dlaczego, bo polskim odpowiednikiem słowa Stefanos jest Stefan. No mamy takie imię w języku polskim. No ale co ten Stefan, zwany czasami Szczepanem, powiedział? Siódmy rozdział, tutaj czytamy jego mowę, długą, długą mowę obronną, kiedy chciano go zabić, no i w konsekwencji zabito go. Nagle mówi tak, 55 werset. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, wpatrzył się w niebo i ujrzał chwałę Bożą oraz Jezusa stojącego po prawicy Boga i rzekł, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga.
Czyli popatrzmy, zobaczył Boga oraz Jezusa Chrystusa. Tutaj Bóg i Jezus są odróżnieni. I Jezus zajmuje honorowe miejsce po prawicy Boga, ale to najważniejsze miejsce zajmuje Bóg, nie Jeszua. Jeszua zajmuje miejsce honorowe, najbardziej honorowe miejsce wobec Boga. Ale nie jest Bogiem. Nie jest napisane, że ujrzałem Boga w trzech osobach, tak jak chciałoby dzisiejsze chrześcijaństwo, tylko ujrzałem Boga oraz Jezusa stojącego po prawicy Bożej. No cóż, później pisano listy apostolskie. Listy pisał chociażby apostoł Paweł i ani razu nie wspomniał o tym, żeby Bóg był jeden w trzech osobach, albo żeby Jeszua był równy Bogu po wniebowstąpieniu. Taka myśl w tych listach nigdzie, ale to nigdzie nie została zawarta. A zobaczmy, gdyby rzeczywiście Jezus był w Bożej postaci. Przecież to powinien być główny temat listów. O tym powinien Paweł przede wszystkim pisać, uświadomić, że teraz Jeszua jest już równy Bogu. Ale czy tak pisał? Nie, napisał coś innego. Swego czasu może powołam się na dwa listy. Pierwszy z nich to byłby pierwszy list do Tymoteusza. Dobrze. Wiemy, kim był Tymoteusz. To był człowiek, z kontekstu wynika, że człowiek młody, który relatywnie niedawno uwierzył w Jeszuę i rozpoczął ścisłą współpracę z Szaulem, czyli apostołem Pawłem. No i był zaszczycony, że Paweł napisał do niego list, a właściwie nawet dwa listy. No i tak, pierwszy z nich, czyli pierwszy do Tymoteusza. Zobaczmy, pierwszy rozdział przeczytam od trzeciego. Jak cię zachęcałem do pozostania w Efezie, gdy się wybierałem do Macedonii, tak samo czynię teraz, żebyś nakazał pewnym ludziom, by nie głosili odmiennej nauki. A zobaczmy, byli ludzie, którzy głosili naukę odmienną. Czyli to nie jest problem XXI wieku, tylko problem już czasów apostoła Pawła. Byś nakazał, by nie głosili odmiennej nauki, ani nie zwracali uwagi na fałszywe opowieści oraz narodowody, które prowadzą donikąd, a które raczej powodują powstanie pytań wywołujących dociekania. Czyli już Tymoteusz był ostrzeżony przed fałszywymi naukami. I dlatego apostoł Paweł, autor tego listu, zobaczmy, wypowiedział się w pewnej sprawie w sposób bardzo jednoznaczny. Drugi rozdział, piąty werset. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. I cofnijmy się do tych słów, kiedy Paweł ostrzegał przed fałszywymi naukami, ostrzegał, że będą. I dlatego jeden jest Bóg. Przypomniał, nie żadna trójca, która no, być może wiedział, mając dar proroczy, że za kilkadziesiąt, kilkaset lat powstanie ta nauka, albowiem jeden jest Bóg. Jeden też pośrednik, czyli ktoś inny niż ten Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Tu nie jest napisane Bóg Chrystus Jezus, tylko człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na odpowiedni okup za wszystkich.
Czyli Paweł wyraźnie odróżnił Boga, Boga Jahwe, od jego syna Jeszui, którego uznał za jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi. Ten sam apostoł Paweł napisał też list do Koryntian, a właściwie dwa listy do Koryntian. I w pierwszym z nich, rozdział 15, kartki mi się zaraz, że... Ojej. Dobrze. W rozdziale 15, pierwszego listu do Koryntian, Paweł omawia kilka kwestii związanych ze zmartwychwstaniem. I może nie będę tutaj czytał całości, chociaż jest to rzeczywiście bardzo ważny i ciekawy temat do studium. Ale o tym nie będę mówił, tylko zobaczmy niejako podsumowanie. Ja może przeczytam 22 do 28. 1 Koryntian 15. Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Ale każdy we własnym szeregu. Chrystus jako pierwocina. Potem ci, którzy należą do Chrystusa podczas Jego obecności. Następnie koniec, gdy przekaże królestwo swemu Bogu i Ojcu. Zobaczmy, Jeszua miał przekazać swemu Bogu i Ojcu. I taka wypowiedź wyklucza możliwość, że był równy Bogu. Przekaże królestwo swemu Bogu i Ojcu, obróciwszy w niwecz wszelki rząd oraz wszelką władzę i moc. Bo on musi królować, aż Bóg położy wszystkich nieprzyjaciół pod jego stopy. I teraz przeczytam 28. A gdy już wszystko będzie mu podporządkowane, wtedy również sam Syn podporządkuje się temu, który mu wszystko podporządkował, tak aby Bóg był wszystkim dla każdego. Czyli popatrzmy, nie tylko kilka lat po niebowstąpieniu, ale nawet pod koniec, tak jak mówi kontekst tysiącletniego królestwa, nadal Jeszua będzie najwyższą istotą po Bogu, najwyższą istotą w niebie po Bogu, ale nie będzie równy Ojcu, prawda? Gdyż swoją władzę odda Bogu, podporządkując się Jemu. No. Czyli, prawda, dwie osoby równe to nie mogą być, a tym bardziej trzy. Ale myślę, że Paweł nie pisał o tym, żeby Syn był równy Ojcu w niebie. Nie pisał o tym, nie mówił Piotr, nie mówili inni. Ale na końcu Biblii mamy, no można powiedzieć, prawdziwy rarytas, bo jest to Księga Objawienia, gdzie Jan otrzymał wizję nieba, wizję tronu niebiańskiego, wizję rzeczy duchowych. I czy ujrzał tam, pytanie, czy ujrzał Jeszuę jako równego Bogu? Czy ujrzał może Boga w trzech osobach, tak jak chrześcijaństwo naucza? Zobaczmy Księgę Objawienia, czyli inaczej Księgę Apokalipsy. Tam mamy w pierwszym rozdziale opis Jeszui, który w pełnej chwale ukazał się Janowi, ale tego nie będę omawiał, chociaż warto przeczytać. Natomiast werset czwarty przechodzi do sedna. Przepraszam, nie werset czwarty, rozdział czwarty. Cały? No cały. Może całego nie będziemy czytali, ale czwarty i piąty rozdział dają nam wgląd w rzeczywistość niebiańską.
widzimy tron Boga, widzimy Syna Bożego. I teraz, czy oni są tutaj przedstawieni jako równi? 4, werset 1 mówi tak. Potem ujrzałem, a oto w niebie otwarte drzwi. Zwrot drzwi otwarte albo niebo otwarte. To jest wtedy, kiedy człowiek doznaje wizji rzeczy duchowych, rzeczy niewidzialnych. Czyli tak, drzwi otwarte w niebie. Wstąp tu, a pokażę ci, co ma się stać. Potem natychmiast znalazłem się w mocy ducha, 2 werset. I oto w niebie był ustawiony tron, a na tronie ktoś zasiada. Kto zasiada? Czytajmy dalej. Zasiadający jest z wyglądu podobny do kamienia jaspisu i do drogocennego kamienia czerwonego, a wokoło tronu jest tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. No i tak, czy jest to opis jednego Boga, czy jest to może opis jakiejś niezidentyfikowanej Trójcy? Dowiemy się dalej. Wokoło tronu są 24 trony i na tych tronach ujrzałem zasiadających 24 starszych, ubranych w białe szaty wierzchnie, a na ich głowach złote korony. Czyli jest 24 starszych. Wśród osób badających Biblię są bardzo różne poglądy, kim oni są, prawda? Też mam swoje zdanie, ale nie chcę w tej chwili tutaj, bo byłby osobny temat. Ale w każdym razie ktoś opisany jako 24 starszych i oni są wokoło tronu, czyli są poza tronem, w sąsiedztwie, ale poza tronem. Z tronu wychodzą, 5 werset, błyskawice, głosy gromu, a przed tronem płonie 7 lamp ognistych i one oznaczają 7 duchów Bożych. Ciekawa rzecz. Jest Duch Święty, ale nie jako osoba, która znajduje się razem z Ojcem na tronie, tylko przed tronem płonie 7 lamp ognistych i Jan usłyszał wyjaśnienie, że jest to 7 duchów Bożych. Dalej czytamy, że przed tronem było morze szklane, podobne do kryształu, że były 4 żywe stworzenia i do tych 4 żywych stworzeń będę chciał za chwilkę wrócić. No, czytaliśmy o tronie, że na tronie jest, zasiada ktoś. No i otwarte pytanie, czy tu chodzi o Boga, który sam zasiada, czy też może zasiada wspólnie z Synem Bożym jako równym. No, zobaczmy dalej. 5 rozdział. Czytamy tak. A w prawicy, 1 werset, zasiadającego na tronie ujrzałem zwój zapisany wewnątrz i na odwrocie, mocno opieczętowany 7 pieczęciami. A więc był pewien zwój. I później 3 werset mówi, że ani na ziemi, ani na niebie, ani pod ziemią nie było nikogo, kto by mógł otworzyć ten zwój lub do niego zajrzeć. I jak się za chwilę okazuje, że jednak znalazł się ktoś. 5 werset. A jeden ze starszych mówi do mnie, przestań płakać, ponieważ zapłakał się apostoł Jan z tego powodu, że nie ma osoby godnej, czy inaczej mającej prawo otworzyć zwój. Przestań płakać, oto zwyciężył lew, który jest z plemienia Judy, korzeń Dawida, aby otworzyć zwój i jego 7 pieczęci. Kto był tym lwem? Oczywiście Mesjasz, który został przedstawiony Jeszua jako lew z pokolenia Judy. I teraz zobaczmy jego opis.
czy on się znajduje na tronie razem z Bogiem, czy w pobliżu tronu. Szósty werset mówi nam: a pośrodku tronu i czterech, żywych stworzeń i pośród starszych ujrzałem stojącego baranka, jak gdyby zabitego, mającego 7 rogów i 7 oczu, a te oczy oznaczają 7 duchów Bożych, które zostały posłane na całą ziemię. Czyli Jeszua, on nie był na tronie. On był gdzieś w pobliżu, w pośrodku niejako, ale nie na tronie. Czyli Jeszua przedstawiony jako baranek, jako może oprócz Boga najważniejsza po Bogu postać, najważniejsza. To się nie da zaprzeczyć, ale nie równa Bogu. Ale wspomniałem, to może tak przeczytajmy, o tych czterech żywych stworzeniach, które znajdowały się również w pobliżu Bożego tronu. Będę czytał od 7 wersetu. Pierwsze żywe stworzenie jest podobne do lwa, drugie żywe stworzenie jest podobne do młodego byka, trzecie żywe stworzenie ma oblicze jakby człowieka, a czwarte żywe stworzenie jest podobne do lecącego orła. A co do czterech żywych stworzeń, każde z nich ma po 6 skrzydeł wokoło i od spodu i są pełne oczu i nie mając odpoczynku dniem ani nocą mówią: święty, święty jest Jehowa Bóg Wszechmocny, który był, który jest, który przychodzi. Czyli mamy tutaj stworzenia pełne oczu, prawda? Jedno z tych stworzeń jest podobne do lwa, drugie do człowieka, trzecie do byka, może jeszcze raz, lwa, byka, człowieka i czwarte do orła. Podobny opis w księdze Ezechiela przedstawia troszkę inaczej, że każdy z nich ma jednocześnie oblicze z jednej strony człowieka, z drugiej lwa, z trzeciej byka, z czwartej strony orła. Czyli niejako każda z tych postaci ma jakby 4 oblicza. Czyli można powiedzieć, jedna postać w 3 osobach, przepraszam, w czterech osobach. I zobaczmy, gdyby Bóg był trójcą, to mielibyśmy taki opis Boga w Księdze Objawienia. Byłby Bóg jeden z oblicz, z 3 różnymi obliczami. Ale tutaj czegoś takiego nie ma. Jest jeden Bóg, który zasiada na tronie, jest baranek, który znajduje się na bardzo honorowym miejscu, ale obok tronu, i mamy Ducha Świętego, który jest jakby pod postacią 7 lamp ognistych czy 7 czasz. No i co tutaj na ten temat można więcej powiedzieć? No właściwie niewiele więcej, nic więcej, bo trudno udowadniać coś, co jest oczywiste. W każdym razie pamiętajmy, nigdzie nie jest napisane w Nowym Testamencie, żeby Jeszua był równy Ojcu, żeby był zarówno wcześniej, jak też w czasie pobytu na ziemi, ale również po niebowstąpieniu, po wywyższeniu do chwały. Chwały, można powiedzieć, doskonałej wręcz chwały, w dalszym ciągu jest przedstawiony jako istota podległa Ojcu. No i od nas tylko zależy, czy będziemy słuchać prawdy Bożej, czy też wymyślonych opowieści, przed którymi ostrzegał chociażby apostoł Paweł. No i sam Jeszua ostrzegał. No i właściwie tyle z mojej strony. Ja też z tego punktu chcę odnieść słuchaczy do części drugiej parszy. Tam też mówię o monarchia, skąd to się słowo wywodzi, jakie ma znaczenie. Też odsyłam do drugiej części parszy Bereshit, gdzie
tetragram JHWH odnosi się tylko i wyłącznie do ojca. Bo też jest taki pogląd, że ojciec się wcielił częściowo w syna tutaj na ziemi, tak zwane wcielenie, wcielił się i będąc jako Bogiem tutaj na ziemi. Co do monarchii, to jest pierwowzór, jak monarchia wygląda. Mamy ten pierwowzór w dziejach Józefa, syna Jakuba, opisany, gdy był w Egipcie. I o tym czytamy w rodzaju 41, 29, tak sedno 40 werset, ale 39 jakby trochę wprowadzając, gdzie Józef już wyjaśnia znaczenie snu Faraona o tych krowach tłustych i kłosach i w nagrodę tutaj Faraon się wypowiada. A potem Faraon, czyli 41 werset Księgi Rodzaju, 39 werset. A potem Faraon rzekł do Józefa: skoro Bóg dał ci poznać to wszystko, nie ma nikogo równie roztropnego i mądrego jak ty. Będziesz zatem przełożonym nad moim domem, a cały mój lud posłuszny będzie twym rozkazom. Samym tylko tronem będę górował nad tobą. To jest monarchia. Ten, który zasiada na tronie, jest najwyższy. Józef był postawiony najwyżej w Egipcie, ale był niżej od samego Faraona. To jest ten pierwowzór, gdzie to pokazuje, jak funkcjonuje monarchia. Odsyłam do drugiej części Parszy Noach, gdzie tam nadmieniam, co znaczy słowo monarchia. Jak to wywodzi się z języka greckiego, jakie ma źródło słów związane z tym, który zasiada na tronie. To wszystko na dzisiaj. To jeszcze a propos tego, co powiedziałeś. Czytałem na początku te słowa: słuchaj Izraelu, Bóg jest jeden, echad, jeden. A co znaczy monarchia? Dosłownie to jest mono, czyli pojedyncza. Arche może być stary, ale może tak jak archeologia, ale też władca, czyli pojedynczy władca, prawda? Tak, czyli... no to jest, ja mówiłem o tym, to jest źródło tak. Słów, że to jest jeden. Oczywiście w historii ludzkiej były tam Babilon, tak, trzech, ale oni mieli to królestwo podzielone na trzech. Natomiast nie było, że oni byli trzech i nad wszystkim równo zarządzali i byli sobie równi. Oni tam mieli tą władzę Babilonii podzieloną. I tak samo później, jak mamy Medów i Persów, to władza jest podzielona. Jak synowie z kilku synów się nie zgadzają, żeby jeden zasiadał na tronie, to jest podział tego królestwa wtedy. Król jest jeden, ma tylko, prawda, nie jest trzech królów tak. Na tronie, a jeden król. Zgadza się. Jak są już trzech królowie, to już oni są, już jakby rozdzielają, zarządzają innymi sprawami. Nie są na równi nad danym terenem, nad daną władzą. To jest monarchia, to jest życie, to co mówiłem w pierwszej części. To, co nas otacza, życie rzeczywiste, to co się dzieje jako monarchia na przykład, to pokazuje nam, jak należy interpretować monarchię, tą, którą jesteśmy obdarzeni w Biblii, bo na niej się tam wiele przykładów opiera. I to samo w stosunku do Jeszua i do jego ojca, stwórcy, że on jest najwyższy, zawsze był najwyższy, daje to, co chce dać, tak? Daje pewną władzę i Jeszule dał pewną władzę w tym wypadku. Mówiąc językiem hebrajskim, dał władzę Boga do sądzenia życia i śmierci, tak? Ma funkcję królewską do rozstrzygania, kto ma umrzeć, kto ma żyć. W tym znaczeniu, ale nadal jest tym zasiadającym na tronie. I dlatego mamy te wersety, Paweł bardzo dokładnie o tym pisze, gdzie ta pozycja jest Jeszua, gdzie ona będzie
i tak dalej. Faktycznie dobre skojarzenie z Józefem, który jest drugim po faraonie. On jest właśnie takim odpowiednikiem tak. Jeszui w niebie. Tak. Skończymy na dzisiaj. Zapraszam za tydzień na następną paszę, jeżeli stwórca nam pozwoli dożyć.